Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie Dziarsko wkroczyła w drugi rok realizacji swego sztandarowego projektu. Nosi on nazwę Biblioteka Dom Inicjatyw i został dofinansowany z programu BLISKO, rozumianego tu jako akronim stworzony ze słów Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Społeczność, Kooperacja, Oddolność. Projekt Biblioteka Dom Inicjatyw narodził się w Miejskiej Bibliotece z takiego pragnienia włączenia mieszkańców w działania kulturalne i czytelnicze organizowane właśnie w bibliotece. Chcieliśmy i pomyśleliśmy sobie o tym tak, aby wszystkie marzenia, pragnienia, o których często słyszymy przy Ladzie Bibliotecznej, moglibyśmy wcielić w przyszłości w życie. Ponieważ Narodowe Centrum Kultury ogłosiło program BLISKO adresowany właśnie do bibliotek, pomyśleliśmy, że jest to doskonała okazja do tego, żeby zdobyć więcej środków na aktywności dla mieszkańców. Ten grant jest całkiem zacny, bo to 100 tysięcy złotych i jest to niesamowita okazja do tego, żeby to właśnie mieszkańcy mogli sami decydować i wspólnie z bibliotekarzami realizować wszystkie te aktywności, o których może myśleli, ale nie mieli na nie czasu wcześniej albo nie mieli finansów do ich realizacji. Skoro już określono ważny cel i znalazły się też pieniądze, bibliotekarze przystąpili do rozpoznania oczekiwań głodnych kultury mieszkańców, po czym wyruszyli w teren. Najważniejszym elementem tego projektu jest diagnoza, ponieważ diagnoza jest takim dokumentem, który zostaje z nami na lata. Na podstawie tej diagnozy nie tylko Miejska Biblioteka, ale także inne instytucje, fundacje, organizacje i nawet przedsiębiorcy mogą budować swoją ofertę dla mieszkańców w wieku produkcyjnym. Co ta diagnoza nam mówi? Ona nam przede wszystkim pokazuje taką chęć mieszkańców o współdecydowaniu. Mieszkańcy chcieliby współuczestniczyć nie tylko jako bierni odbiorcy, czy nawet bardziej czynni, ale także jako osoby, które budują ofertę kulturalną. Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców była dla nas takim punktem wyjścia. Ona dopiero miała nam pokazać, czego mieszkańcy chcą, ale też my dajemy im szansę na to, żeby to mogli zrealizować. Doceniając jej tradycyjną książkową funkcję, wielu mieszkańców widziałoby też bibliotekę jako miejsce spotkań, stwarzające przestrzeń do dyskusji. Miejsce, gdzie poruszane są ważne dla nich tematy i nic nie dzieje się bez ich udziału. Z naszej diagnozy jasno wynika, że Legionowska Biblioteka zmienia wyobrażenia o tym, czym biblioteka jest. I przyciąga mieszkańców nie tylko swoją ofertą książek, ale również ofertą kulturalną. I jasne jest też, że każdy, kto przekroczy próg Legionowskiej Biblioteki, już w niej zostaje. Więc przyciąga biblioteka również wydarzeniami kulturalnymi dla różnych grup mieszkańców w każdym wieku. I mieszkańcy, kiedy zobaczą, jak przyjazne jest to miejsce, jak przyjazna jest to przestrzeń i jak duża jest oferta również dla czytelników, zakładają kartę i już są z biblioteką dalej. Zgodnie z założeniami projektu, ankieterzy wzięli pod lupę głównie jedną grupę osób. Myśmy badali mieszkańców tak zwanych aktywnych zawodowo, czyli od 25 do 44 roku życia. I to są mieszkańcy, którzy mają mało czasu, bardzo sobie ten czas cenią, lubią go spędzać z rodziną i chcieliby, żeby biblioteka im w tym pomogła. Czyli żeby wpasowała się trochę w ich styl i tryb życia, umożliwiła im spędzanie tego czasu aktywnie, rodzinnie, ewentualnie zapewniła aktywności i dla rodziców, i dla dzieci. Już w trakcie wcielania w życie projektu Biblioteka Dom Inicjatyw owych aktywności zaproponowano legionowianom całkiem sporo. Wydarzenia, które zrealizowaliśmy w jego ramach, pozwalają nam z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Pewnie wielu mieszkańców spotkało się już z naszym charakterystycznym żółtym wózkiem, który wraz z bibliotekarką wędrował po okolicznych placach zabaw. To właśnie wtedy rozmawialiśmy bezpośrednio z mieszkańcami, którzy może nie zawsze docierają do biblioteki, albo jest im nie zawsze po drodze, prowadząc jednocześnie zajęcia i animacje dla ich dzieci. To także Noc Bibliotek, którą zrealizowaliśmy w tym roku w Iście Sąsiedztwa wydaniu. Oparliśmy się o spotkania, relacje, współdziałanie. Pozwoliliśmy także opanować przestrzeń biblioteczną wszystkim organizacjom, które chciały się tego dnia zaprezentować i stworzyć coś za darmo dla mieszkańców miasta. Dzięki pozyskaniu środków z programu BLISKO, miejska księżnica sama mogła wystąpić w roli sponsora. Stąd idea konkursu, w ramach którego mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski i pomysły na realizację różnych przedsięwzięć kulturalnych. Głównie, co zrozumiałe, tych promujących szeroko rozumiane czytelnictwo. Ale też szerzej, wspierających budowanie wspólnoty,
animujących społeczność do różnych działań. Do pozyskania będzie łącznie 30 tysięcy złotych, za które zrealizujemy od 2 do 5 różnych projektów kulturalnych. W tym konkursie mogą oczywiście wziąć udział nie tylko grupy formalne, mogą wziąć udział mieszkańcy, pojedyncze osoby, którym los kultury leży na sercu. Co jest ważne w tym konkursie, to zadanie konkursowe musi być oparte o diagnozę. To nie mogą być przypadkowe działania, to musi być coś, co wynika z rzeczywistej potrzeby mieszkańców. Realizację ich pomysłów bibliotekarze zaplanowali na 2. oraz 3 kwartał bieżącego roku i jak sami przyznają, już nie mogą się jej doczekać. Zadowoleni z faktu, że po kilkunastu miesiącach projektowych działań, jak na dłoni widać ich głęboki sens i pozytywne, obiecujące rezultaty. Ten projekt jest w zasadzie takim ważnym podsumowaniem pewnego etapu, to jest 6-lecie poczytalni i diagnoza jest potwierdzeniem tego, jak koncepcja działania tej instytucji sprawdza się w praktyce. To znaczy liczba wydarzeń kulturalnych, profil prowadzenia biblioteki w pełni odpowiada na potrzeby mieszkańców. I tak ma oczywiście pozostać.